Cześć, dzień dobry. Z tej strony Marta Flerkiewicz-Borkowska, czyli pani Flobo. Dzisiaj chciałam wam przedstawić Classroom Screen po liftingu. Jakiś czas temu Classroom Screen trochę się zmienił i wizualnie, i funkcjonalnie. Dlatego chciałabym krótko pokazać, jakie teraz ma możliwości i opcje. Gdy wejdziemy na główną stronę classroomscreen.com, mamy taką oto stronkę i możemy oczywiście tutaj się zarejestrować za darmo, ale możemy też od razu nacisnąć przycisk Launch Now i przejdziemy do takiego pulpitu. Jak widzicie, z lewej strony u góry mamy taką ikonkę domku. Zobaczcie, jak nacisnę w domek, to możecie zobaczyć, że możemy tutaj gromadzić różne screeny. Ale mamy również możliwość dodawania nowego screenu. Możemy też dodać szybką ankietę, to tak zwany exit ticket, który był we wcześniejszej wersji. Oraz, co jest ciekawe, możemy też dodać opcję tworzenia grupy. I to jest świetne, bo od razu na tym screenie, korzystając z pulpitu, możemy podzielić uczniów na grupy. Zobaczcie, że też to samo jest po lewej stronie. Jak widzicie, też jest opcja upgrade'owania oczywiście, czyli mam, pewnie są opcje płatne. Ja tutaj cofnę, przejdziemy do głównego. To było po lewej stronie w ikonce domek. A teraz zobaczcie, po prawej stronie mamy ikonkę zębatki. Klikamy w zębatkę i pierwsze co robimy, to szukamy języka polskiego. Bo jest taka możliwość, to warto po prostu z niej skorzystać. Zmieniamy na polski. Możemy nadać nazwę. Testowy pulpit. Możemy też opisać, jeśli mamy ochotę. Możemy, słuchajcie, załadować jako obrazek. No i słuchajcie, też możemy zrobić jakiś zrzut ekranu, ale możemy też zmienić w ogóle tło. Tak? Możemy wybrać na przykład animowane. Zobaczcie, co tu mamy. Na przykład możemy wybrać takie piękną trawkę, albo zobaczcie palące się ognisko i możemy tak mieć przez całą lekcję, albo szum morza, czy też ocean z palmami. No i to już działa, zobaczcie, mamy to. No i na dole jest ten pasek narzędzi, słuchajcie, który możemy wykorzystywać na każdej lekcji. Więc zobaczcie, tu jest to tło, czyli też stąd możemy wybrać tło, albo dodać swoje tło. Można też wrzucić na przykład zdjęcie klasy uczniowskiej i dzieciaki mogą się widzieć. Możemy losować imię, czyli wpisujemy sobie tu wszystkie imiona. Ala, Ola, Olek, Eryk, Staszek. I zobaczcie, że ja teraz nacisnę czus. I fajne jest losowanie. I mogę mieć to cały czas otwarte podczas lekcji i na przykład co chwilę losować na przykład inną osobę do różnych aktywności podczas lekcji. Możemy to zmniejszyć oczywiście i też zamknąć krzyżykiem. Możemy też włączyć kostkę do gry i mamy też opcję kostki jednej. Możemy też zmienić kolor tła na przykład, zobaczcie, może być czerwony, więc to wszystko od nas zależy. Możemy też mieć dwie kostki, możemy mieć trzy kostki. Jeśli na przykład ustalamy, że pierwsza kostka to będzie zawsze osoba, druga kostka to będzie na przykład jakiś czasownik, a trzecia kostka to będzie jakaś reszta zdania, ja teraz mówię o niemieckim, no to możemy w ten sposób animować jakieś działania i aktywności uczniowskie, na przykład wspierające budowę zdania, odmianę czasowników i tak dalej. Ale możemy też to wykorzystać typowo matematycznie przecież. Taka też jest opcja. Więc zobaczcie, jak to fajnie działa, przesunę to. Możemy zmierzyć poziom głośności, to jest ten mikrofon. Możemy też dodać media i dla mnie to jest mega, bo zobaczcie, ja tu mogę wrzucić jakiekolwiek zdjęcie ode mnie z pulpitu. Zobaczcie, wrzucę na przykład jakieś zdjęcie, o na przykład, dobra, wrzucę zdjęcie tych emotek. O, i te emotki mogą być tu zawsze pokazane. Ja mogę edytować, oczywiście zmniejszyć, obrócić, zwiększyć obraz. Ale mogę też dodać, słuchajcie, film z YouTube'a, albo w ogóle można się też nagrać kamerą. Ja teraz akurat nie będę zezwolę, albo dobra, zezwolę. O, zobaczcie, jestem, widać mnie, siedzę właśnie z emotkami. I słuchajcie, można w ten sposób zrobić, na przykład, to jest super, że cały czas będzie na przykład nas widać, tak? I w ten sposób na przykład możemy nagrać ekran, zobaczcie, mogę się odwrócić. To jest też ciekawe.
Mogę też o zrobić odbicie lustrzane. Co jeszcze mogę zrobić? Mogę wybrać kamerę, tak? Zrestartować widget, więc tego typu rzeczy można na przykład robić. Zamykam teraz, wyłączam. Ale co jest dla mnie przegenialne, to mogę po prostu YouTube. YouTube, link do YouTube'a tutaj na przykład dać. Na przykład, poczekajcie, wstawimy może do mojego bloga. Tak nie pamiętam, wolę sobie skopiować. Ctrl C i wrzucam tutaj Ctrl V. On mnie tutaj upomina, że powinien mieć 11, czyli mam za długi. Przez przypadek sobie. Dobra, niestety przez przypadek sobie uruchomiłam źle, więc niestety jeszcze raz Ctrl C. Coś sobie nacisnęłam, słuchajcie, że mi to zniknęło, niestety. Ale widzieliście, co tam się dzieje, więc spróbuję jeszcze raz. Aha, dobra, bo jestem niepoprawna. Ja tutaj mam dać z YouTube'a link. Dobrze. Dobrze, z YouTube'a. Z YouTube'a. Na przykład najpiękniejsze melodie. Lubię tego słuchać. Biorę udostępnij, robię kopiuj. I zobaczcie, wrzucam sobie ten link. To jest świetne, jeśli na przykład chcemy uczniom jakieś filmy w trakcie pokazywać. To zobaczcie, my sobie to możemy ustawić. Tak? I możemy w każdej chwili to włączyć. Akurat pokazuje, że film jest niedostępny. No dobra, tylko można oglądać w YouTubie. No, na YouTubie, ok. Ale jakikolwiek inny filmik tutaj na przykład damy. Powiedzmy, że ja będę chciała... O, tej muzyki można słuchać wiecznie. Ciekawe, czy tej można... To, ona jest przepiękna, ta muzyka teraz. Którą tutaj Wam dam. To czyli to zamykam. Tu włączę media. Dodam YouTube. Zobaczymy, czy to będzie można odtwarzać. O. Też nie można. No dobra. Widać, sobie zastrzegli, że tylko przez YouTube możemy słuchać. Ale są takie filmiki. I oczywiście nie spocznę, żebym Wam nie pokazywała. Deutsch. Na przykład ja z uczniami często śpiewam różne piosenki i uwielbiam to robić. Piosenki na lekcje. Zobaczymy. Może tutaj. Na przykład moi uczniowie lubią tą piosenkę. Obejrzyj w YouTube. Mein Name ist Klaus i teraz spróbuję to. No zobaczymy, czy to się da. O, do 3 razy sztuka podobno, tak? Więc robimy. Ctrl V, włączam. Dobra. Działa. To działa akurat, więc mogę to mieć po prostu, zobaczcie, przesunięte w miejscu, w którym się zaczyna, tak, żeby było. Mam ustawione, żeby było widoczne dla uczniów. Mogę też tu wstawić jakiś link. Jeśli uczniowie korzystają z urządzeń mobilnych, to skanując ten kod QR, od razu bezpośrednio na ich urządzeniach mobilnych pojawi się ten link. Możemy również włączyć pisanie na przykład, tak? Gdzie wpiszemy temat, jakieś aktywności albo cele na przykład i aktywności. I może będziemy tutaj różne nowości na przykład zapisywać, tak? I to jest świetne, bo to normalnie mogę robić. Widzicie, że tu jest świetna edycja, mogę przesuwać. Ale też jest rysowanie. Czyli na przykład można się pobawić w kalambury, albo po prostu uczniowie mogą tutaj coś narysować, zrobić jakąś mapę myśli, podchodzić i na monitorze interaktywnym działać. To jest też świetne i to też może być sobie gdzieś, słuchajcie, w tle otwarte. Oczywiście mamy sygnalizację świateł, tutaj możemy wykorzystać, jeżeli pracujemy z uczniami na ocenianiu kształtującym. Możemy też zaznaczyć, czy uczniowie w tym momencie na przykład mają rozmawiać ze sobą, pracować w grupach, to też fajnie porządkuje pracę. No i oczywiście mamy, słuchajcie, czasomierz, który nastawiamy na tyle minut, na ile nam zależy, tak? I to jest też świetne, proszę bardzo. O, na przykład taka praca ma być stoper, też jest, zobaczcie, zegar też się pokazuje i też można go sobie wyświetlić. No i też kalendarz, to też świetnie sprawdza się w nauce języków obcych. I cały czas to losowanie imienia też może być, mi się wtedy zamknęło. Także zachęcam Was do takiego działania, do wykorzystywania tej tablicy, bo ona się świetnie sprawdzi we wszystkich warunkach. Zarówno w edukacji stacjonarnej, jak i w edukacji zdalnej, jak i w hybrydowej. Mając w klasie tablicę, monitor interaktywny, w łatwy sposób możemy wykorzystać te wszystkie funkcjonalności, a zamykamy je po prostu uaktywniając
Klikając, pojawi się tutaj taki krzyżyk i wówczas zamykamy wszystko, co jest. Także tak wygląda ta nowa odsłona Classroom Scream, która i tak mam nadzieję, że pewnie będzie się rozwijała. Pozdrawiam!